Bardzo się uprzywitali do pana Jezusa i poprosił kogoś przedstawić się tak, jak on ich uczył. Najbardziej przykre dla nas jest to, że tak naprawdę nikt z nami nie zastanawia się, co będzie najlepszym dla zbawienia naszego dziecka. Bo gdyby to ktoś pomyślał, to by próbował też dziecku powiedzieć, to nie jest ta droga. Nie, gdyby usłyszał może jeszcze nie tylko od rodziców, bo średnicom jest bardzo trudno, pokazuje tę drogę taką, jaką to dziecko powinno kroczyć, bo świat proponuje dużo łatwiejsze rozwiązania. I myślę, że tutaj nie ma tego takiego pochylenia się właśnie nad tym, no tak jak mówi, to dla tego dziecka byłoby lepsze, bo nie wiadomo, jak jest, że was to jest zapisane u Pana Boga o los mojego dziecka i w momencie, kiedy różne sytuacje się wydarzają, tak, to po prostu... Także proszę Pani, Pan Diabeł tutaj interweniował, bo z Anglii, Ameryki, Białystok są najmądrzejsze komentarze. Dajmy dalej. Nie. Nic nie chce działać. Szatan diabeł na głowę. Boją się wtrącać, bo ojeju, tutaj moja kuzynka czy kuzyn, to ja może nie będę się narzucał. Tak się boją, proszę Państwa, tam jak ktoś z tej strony, tam gdzie dużo lasów, z tej strony prawosławnej dzwoni, będzie nas więcej, chociaż przecież to jest daleko, wiadomo, to się tak zamordyzm tu warszawski boi. Życie w permanentnym stanie grzechu śmiertelnego jest poważnym zagrożeniem. Że jest tutaj zamordyzm, to chyba wiadomo. I że warto skorzystać z łaski sakramentu. Uświęcającej. Jeżeli więcej takich osób się znajdzie, jeżeli znajdziemy jakiekolwiek wsparcie, to być może też do tego swojego dziecka dotrzemy. Tak. Bo to jest też kwestia, że... Już. Że ludzie jednak mimo wszystko, szczególnie jeżeli zostali wychowani w wierze katolickiej i widzą po własnych rodzicach, że życie w zgodzie z dekalogiem sprawia, że ich życie jest piękne czy wartościowe. Dekalogiem po własnego rodzica. Co ona pleci? Jednak czują, że nie do końca jest dobry. Czyli jakaś zadra w sumieniu. Jakaś zadra. I całe szczęście. I dlatego nieodpuszczanie tego tematu i rozmawianie o tym i znalezienie. Widzisz, nie mogę ustawić osób, które będą, żeby nie było czasu, próbowały przecież to jest przekazem dotrzeć, żeby nas było więcej. W kraju katolickim. Jeszcze istotne. Jeden telefon odbierzemy, dobrze? Prosimy, Radio Maryja. Szczęść Boże. Mówi Katarzyna z Lublina. Miło nam. Tak, słucham tej audycji i bardzo ją osobiście też przeżywam. Akurat właściwie nie do mojej osoby i do mojego męża, żyjemy od 15 lat w małżeństwie. Chodzi Państwa, zobacz. O co chodzi? O co chodzi? Forma foniczna, proszę Państwa, YouTube. W związku właśnie nieformalnym. Czy warto jako wdowa kontynuować tę formę foniczną w YouTube, gdzie jest więcej ruchu, gdzie jest więcej filmów? Takie trudne. Trudne, tak. U nas misiaczek i tak, jak chce, to się porusza. Nie wiadomo, jak zacząć temat właściwie, ale radio Koncita. Jest to dla nas temat taki wstydliwy, można powiedzieć. Dlatego, że uważam, że wstydliwy temat. Szkoda ich, ponieważ wiadomo, ta osoba druga jest właściwie, ciężko powiedzieć, czy niewierząca, ale nie chodzi do kościoła. I wydaje nam się, no niewierząca nigdy nie ma tak nagłych takich zmian. Powoli nie chodzi, potem przestaje wierzyć. A
jak się biją, to wtedy za mordyzm chodzi i broni ten kościół katolicki, bo jemu się przypomniało, że on jest z urodzenia no, katolikiem. Często mówi, że nie jest, bo jak tutaj rozmawiamy w Warszawie, wiadomo, że Warszawa jest katolicka. Często kobiety, ach, to tak powiedział, że ja jestem katoliczka, czyli ona jest w stanie się zaprzeć. I to jest problem, bo to jest na osobny... Ona mówi, że ona nie jest katoliczką. Ona nie chce, żeby ktokolwiek wiedział, że ona jest katoliczką, bo ona nie ma nic do zaprezentowania, albo jak w tych konkubenckich związkach żyją, czy przed ślubem w ogóle żyją. Co my tu o tych konkubentach zatruwamy? Proszę Państwa, umysł. Ludzie w ogóle mają seks przed ślubem katolicy. O Rysio tu o też, on pochodzi z Małkini, to jest mydło i powidło. Proszę Państwa, to on mówi, że w wieku 11 lat. No i czym tu się chwalić? No i co? To jest możliwe, tylko trzeba się do tego naprawdę. Czym tu się chwalić? Czym tutaj ten nasz Rysio? Ale warto, bo ojciec zmarł w stanie łaski uświęcającej. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim naszym radiosłuchaczom i tym osobom, które zechciały się z nami podzielić swoimi refleksjami. Dziękuję Pani za udział w audycji, Pani Bogno. I pozdrawiamy wszystkich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Zapraszamy na antenie Radia Maria na serwis informacyjny, który przedstawią redaktorzy Anna i Piotr. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold po raz drugi przesłucha dziś byłego prezesa spółki Marcina P. Pierwsze jego przesłuchanie odbyło się w czerwcu. Tak jak poprzednio, tak i dziś miejscem posiedzenia Komisji Śledczej będzie Sąd Okręgowy w Warszawie. Marcin P. zostanie tam przewieziony z gdańskiego aresztu śledczego. Wtorkowe posiedzenie komisji będzie kontynuacją pierwszego przesłuchania Marcina P. Będzie to także okazja do konfrontacji wielu wątków, które wyłoniły się z dotychczasowych przesłuchań innych świadków. Poseł Jarosław Krajewski, członek Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, mówi, że Marcin P. może mieć dużą wiedzę na temat m.in. działań instytucji państwa wobec jego firmy. Kto stał za aferą Amber Gold? Jak wyglądała kwestia, jeśli chodzi o zainteresowanie ze strony trójmiejskich polityków firmą Amber Gold? Ale również myślę, że powinniśmy się spodziewać pytań dotyczących kwestii najważniejszych, czyli tego, w jaki sposób działały instytucje państwa, że nie przerwały przestępczej działalności firmy Amber Gold na zdecydowanie wcześniejszym etapie, a to tak naprawdę pozwoliło panu Marcinowi P. również wyprowadzić pieniądze z firmy Amber Gold. Podczas pierwszego przesłuchania Marcin P. zaprzeczył, by Amber Gold był piramidą finansową. Stwierdził też, że kompletnie nic nie ma Polakom do zwrócenia. Powiedział również, że prokuratura celowo działała, aby był jedynym skazanym, a kancelaria premiera w 2012 roku musiała mieć wiedzę, co się dzieje za sprawą jego spółki. Marcin P. mówił też m.in., że miał przecieki z ABW, które były dostarczane przez osoby trzecie związane z agencją, także przez niektórych dziennikarzy. Jest kolejny wniosek do Biura Analiz Sejmowych o ekspertyzę w sprawie reparacji od Niemiec. Poseł PiSu Arkadiusz Mularczyk chce, by eksperci sprawdzili legalność władz PRL-u w okresie, gdy powstało oświadczenie o zrzeczeniu się reparacji, na które to powołuje się strona niemiecka. Przewodniczący zespołu parlamentarnego do spraw niemieckich reparacji, poseł Arkadiusz Mularczyk, w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja podkreśla, że opinia jest ważna z punktu widzenia przyszłych roszczeń Polski w sprawie reparacji.
Ona także pozwoli w sposób właściwy ocenić i dokonać oceny tego oświadczenia z 50 roku, którym Bolesław Bierut podpisał uchwałę o potencjalnym życzeniu się reparacji. Ale musimy pamiętać, że w tamtym czasie na gruncie ówczesnych przepisów to nie Rada Ministrów, ale Rada Państwa takie decyzje mogła podejmować. Z tego względu właśnie poprosiłem wyrwanie swojej mowy, żeby te kwestie zostały w sposób niebudzący wątpliwości przedstawione, opisane i myślę, że analiza ta ekspertyza jest też jednym z istotnych elementów pokazania całokształtu obrazu z punktu widzenia jakby fundamentów funkcjonowania państwa po II wojnie światowej w kontekście właśnie naszych roszczeń o reparacje wojenne. Zgodnie z wcześniejszą opinią Biura Analiz Sejmowych, o którą wnioskował poseł Arkadiusz Mularczyk, zasadne jest twierdzenie, że Rzeczypospolitej Polskiej przysługują wobec Republiki Federalnej Niemiec roszczenia odszkodowawcze. Twierdzenie, że roszczenia te wygasły lub uległy przedawnieniu jest nieuzasadnione, wskazano. Z kolei z opinii zespołu naukowców Bundestagu wynika, że polskie roszczenia są bezzasadne. Ważne, żebyśmy dostrzegali przede wszystkim tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy, powiedziała minister Beata Kempa, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W Warszawie wzięła ona wczoraj udział w 6. sesji Międzynarodowego Kongresu Europa Christi pod tytułem W trosce o tożsamość kulturową Europy. Podczas panelu dyskusyjnego minister Beata Kempa zwracała uwagę, że polski rząd podejmuje szereg działań pomocowych dla osób poszkodowanych w wyniku konfliktów na Bliskim Wschodzie. Wskazała taki na działania mądry. Dyplomatyczne i warto właśnie. Ponad 45 milionów złotych no. Pomoc humanitarną niesioną w porozumieniu z organizacjami, które mają rozeznanie co do sytuacji potrzebujących. Tej Caritas jest potrzebne właśnie Ordo Caritas, porządek miłosierdzia. W tym porządku pierwszą kwestią jest niesienie pomocy tam na miejscu. Myślę, że zupełnie inaczej podejmowałoby się tą decyzję właśnie wtedy, jeśli mam tam przez centrum moich interesów życiowych możliwość, że w tej bardzo trudnej sytuacji ktoś wyciągnie do mnie rękę. Wtedy zupełnie inaczej podejmuje się tę decyzję. I to, że ta pomoc, która jest niesiona przez takie organizacje jak Pomoc Kościołów w Potrzebie, Caritas, to jest to, że ta pomoc ma formułę open, czyli formuła dla wszystkich. I to jest nasza siła. I to jest przede wszystkim nasza powinność. Międzynarodowy Kongres Ruchu Europa Christi pod hasłem Otwórzcie drzwi Chrystusowi odbywał się w dniach od 19 do 23 października w Częstochowie, Łodzi i Warszawie. Tak. Wziął w nim udział około 40 gości z Polski i zagranicy. Głównym celem kongresu... Zapuknąć je w cyckę! ...stolicy apostolskiej konferencji episkopatu polskich rządów. Dziadostwo, no nie lubię dziadostwa. Ale widzicie państwo, co mi tu mówili, że chodzi o to, żeby populacja się zmniejszyła, żeby ci nie rozradzali tak się. Mówili o chętrajs żydowskim. Janek Witek mówił o Żydach, że tam gdzie oni się nie pojawią, wszystko do ruiny doprowadzi.